23 stycznia wspominamy błogosławionego Henryka Suzo, prezbitera. Henryk Suzo, znany także jako Henryk von Berg, urodził się w 1295 lub w 1297 roku w Konstancji. Był potomkiem dawnego rodu szlacheckiego. Wychował się raczej w dość prostych warunkach. Mając zaledwie 13 lat, wstąpił do dominikańskiego klasztoru w Konstancji. W latach 1324 do 1327 udał się na dodatkowe kursy teologiczne do dominikańskiego studium generale w Kolonii. Tam poznał mistrza Edcarta i przystąpił do jego szkoły teologii apofatycznej. W Kolonii także prawdopodobnie poznał Jana Taulera. Po powrocie do Konstancji w roku 1327 pełnił funkcję lektora. Wydaje się, że został z niej odwołany pomiędzy rokiem 1329 a 1334. W roku 1343 został wybrany przeorem klasztoru w Dissenhofen. 5 lat później wysłano go do Ulm, gdzie pozostał aż do śmierci. W wieku 18 lat Henryk przeżył mistyczne nawrócenie. Porzucił dotychczasowe złe nawyki i uczynił się sługą przedwiecznej mądrości. Od tej pory wielokrotnie przeżywał ekstatyczne wizje, podejmował rozmaite umartwienia, uczestniczył w popularnym wówczas ruchu Przyjaciół Boga, troszczył się o przywrócenie obserwancji w wielu klasztorach, zwłaszcza żeńskich, m.in. w Tys. To tam właśnie żyła mistyczka Elisabetta Stapel, która przetłumaczyła część dzieł Suzona z łaciny na niemiecki i opracowała historię jego życia, którą sam Suzo później przejrzał, poprawił i opublikował. Henryk Suzo był cenionym kaznodzieją. Zapraszały go liczne miasta Szwabii, Szwajcarii, Alzacji i Niderlandów. Nie był jednak kaznodzieją tłumów. O wiele częściej rozmawiał z pojedynczymi osobami, przedstawicielami wszystkich stanów, których przyciągała do niego jego wyjątkowa osobowość. W ten sposób stał się kierownikiem duchowym wielu osób. Podobnie jak Edcard i Toiler, również Suzo, jako wybitny przedstawiciel mistyki nadreńskiej, miał problemy z uznaniem jego poglądów przez Kościół. Z powodu jednego ze swych traktatów musiał stanąć przed sądem zakonnym, aby złożyć stosowne wyjaśnienia. Pozostawił po sobie liczne dzieła, m.in. Księgę Mądrości Przedwiecznej, Księgę Prawdy, Małą Księgę Listów, Kazania, Małą Księgę Miłości i wiele innych. Wśród czytelników tych dzieł byli m.in. Tomasz Ekempis i święty Piotr Kanizjusz. Henryk Suzo zmarł w opinii świętości w Ulm 25 stycznia 1366 roku. W roku 1831 jego beatyfikacji dokonał papież Grzegorz XVI. Módlmy się. Boże, Ty napełniłeś błogosławionego Henryka duchem prawdy i miłości do kierowania Twoim ludem. Spraw, niech przykład i modlitwy świętych, którym dzisiaj cześć oddajemy, przyczynią się do naszego postępu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.